Jeszcze nie. Siemanko, tutaj Mister Spaciuciek i witam Was w pierwszym odcinku mojego vlogu. Okej, dobra, to zacznijmy. Co będę nagrywał na tym vlogu? A będę nagrywał dużo. No dobra, no to zacznijmy od tego, że w moim życiu dzieje się dużo i o tym będę gadał. A naprawdę dużo się dzieje. Ja się chyba powtarzam. Ale dobra, to nieważne. Bo moje życie jest ciekawe. Bardzo. Bardzo. No, bardzo. No, jak... No. No tak. Bardzo ciekawe. 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 No, ciekawe. Ciekawe, co by tu powiedzieć. Okej, dobra. No to powiem, kiedy będę te odcinki wrzucał. Co? Sobotę. A w czasie koronawirusa! Codziennie! Bo mam dużo wolnego czasu i nie mam co zrobić. I będę nagrywał Wam głupoty. I zakowstwa. Okej. Okay. A jak coś, kiedy będziecie mnie słabo zrozumieli, to powiedzcie to sobie Wam napisy. Bo ja wiecie, bo ja mam... Bo ja za bardzo, to ja mam za krótki język i ciężko mi się mówi. Bardzo ciężko. Zbyt ciężko. I tak naprawdę poza pierwsze nagrywam się, gdy coś mówię. Tak naprawdę nigdy nie mówiłem. Ale wiecie, opowiem Wam moją historię, jak zacząłem mówić. To było tak. Byłem nad morzem. Odpoczywałem z moim panem. I poszedłem. Gdzieś. Pan mnie szukał i znalazłem magiczną fontannę, gdzie rzuciłem pieniążka i powiedziałem, aha, w ogóle nie mówiłem, no to pomyślałem, że chciałbym loda. Lody, lody o smaku czekoladowym ze śmietankowymi, bo one są pyszne, sami spróbujcie, z bitą śmietaną, zjadłbym nawet teraz. Ach. Po nagraniu pójdę na lody. I tych lodów nie dostałem. Pan kupił takie lody, które chciałem i zaczął je jeść. Ale gdzieś musiał pójść i położył te lody. Te lody były w takim dzbanku, więc ja do niej podszedł i całe zjadłem. I kiedy on wrócił, był na mnie wściekły. Bardzo. Tak bardzo, że mnie... Że uderzył mnie zaraz w pupę. I mam bliznę, ale to w innym odcinku. No okej. Okay. I jak zacząłem mówić? Tak mnie to zabolało, że powiedziałem... Coś ty zrobisz, małku, nie bały, tylko mój panie, tak, tak to było. Ja to mam słaby muszyk, bo ja mam taki mały, bo trudno zmieścić coś takiego w takim muszczku. Bardzo to mało. Jak ja nawet połowę słów nie znam, których mówię. I no. I ten. Co by tu jeszcze wam powiedzieć? A i zapytacie, ile ja mam lat? A powiedzieć wam ile? 2. I dlatego nagrywam takie głupoty. Bo dwulatki zawsze mają jakieś głupie pomysły. Tak naprawdę teraz w wieku podsłuchiwaczy jestem nastolatkiem. No tak, nastolatkiem. Chyba dwulatkiem, ale dwulatkowie podsłuchiwaczy to są nastolatkowie. Ludziowi. Ludziowi, tak. Ludziowie, tak. Ludziowie. No to człowieki, porozmawiajmy o tym, jak mnie pan zaadoptował. Ja gadam, wiem. To dziwne, o czym gadam. Ale tak, zostałem zaadoptowany po mnie, inaczej by to nie był. To się zaczęło od tego, że mnie mamusia urodziła. Ale niestety mamusia była chora. I musieli tą mamusię wziąć do szpitala zwierzęcego. I ją widziałem nie raz. Odwiedza mnie co tydzień.
Ale dobra, wracajmy do rzeczy. Ja nie miałem mamusi i miałem także rodzeństwo. Mogę wam nawet ich przedstawić, ale to jutro, w jutrzejszym odcinku. No i ten tekst. Jak to było? A, na czym to ja skończyłem? Mówię, mam swój mały muszczek. I jam, 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 jam. I no, 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 no. Ej, chwilę. Zobaczymy się po cięciu. A nie, przypomniało mi się. I wtedy nie mieli co ze mną co zrobić. Tak? I dali mi doktorowi. Znaczy nie doktorowi, tylko jakiemuś tam lekarzowi, doktorowi, który z takimi zwierzętami się interesuje. I przyszedł do mnie taki chłopczyk. Lat 8. I powiedział. Albo 6? Nie, nie pamiętam już ile, bo ja mam mały muszlek i wiecie. I zapytał, czy mogę takiego posłuszka, bo on jest piękny. Wow, jestem piękny. No to pani ważne. Wtedy miałem tak z 5 dni. No i nie pozwolił, ale on mnie codziennie odwiedzał. W końcu ten lekarz miał za dużo zwierząt, więc musiał się pozbyć. Więc dał mi teraz dzisiejszemu panu, który nazywa się Grzesiu. No i wiecie, Grzesiu ma teraz 8 lat. Albo 10, już nie pamiętam ile ma lat. Zrozumcie to, że ja jestem głupi. Tak, jestem głupi. Wiem, że jestem głupi, bo mam mały muszczek. Ale na pewno mam większy niż krowy, głupie krowy, które atakują świnie, ale to w innym razie o tym powiem, o historii, dlaczego świnie nie lubią krów, bo ja takie rzeczy wiem. Ja wiem dużo o zwierzętach, tych rzeczy nie wiecie, bo ja żyję. A, i tak aktualnie, nie wiem czy wiecie, ale nie wiecie, no na pewno nie wiecie, bo wam tego nie powiedziałem i się znowu powtarzam, bo to głupota, co teraz mówię. Jaką by głupotę jeszcze tutaj wam wymyślić? Ćwiczę jogę. I mogę nagrać wam odcinek. Jak ćwiczę jogę? A dokładnie uczę się jogi od takiej pani, która nazywa się Justyna. Justyna. Justyna Gogol. Gogolowicz. Gogolowicz czy jakoś tak. Nie pamiętam jak się nazywała, ale to jest coś w stylu Ewy Chodakowskiej. I Lewandowskiej. No. Wiecie? To wiecie, już będę kończył, bo tak patrzę. I już takie 8 minut i 24. I wiecie co? Jeśli wam się to podoba, te głupoty, które nagrywam, to macie tutaj coś takiego jak likę. Naciśnijcie tę likę i nie wiem co się stanie, bo pan mi tego nie mówi. I tak naprawdę pan nie wie mój, że coś takiego nagrywam. I będę wrzucał na jego kanał. Nie mówcie mu tego, bo kiedy to zobaczy, to chyba się wkurzy. O. No dobra, no to naciśnijcie tę likę, żeby sprawić humor mojemu panu. Naciśnijcie coś takiego jak jakie to czyta? Subskrybę. Taki subskrybę. Naciśnijcie subskrybę, będzie wtedy taki dzwon i walnijcie w dzwona. I będzie was głowa bolała, jeśli walnijcie dzwona głową, ale lepiej ręką. Wtedy, kiedy wrzucę jakiś odcinek, to wam ten dzwon zadzwoni na swoim telefonie lub na laptopie. Będzie takie dzin, 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 chyba, bo tak zgaduję. I pojawi się następny materiał. Tak, następny materiał się pojawi. Jak z siebie zrobię pałaca. Znaczy, pałaca nie. Jak się to mówi? Pajaca, tak, pajaca, nie pałaca, bo pałac to nie wiem, co to jest, bo ja głupi jestem. Nieważne. Muszę kończyć, bo gadam, żebyście zostawili mi jakieś lajki lub jakieś dupetele. To szybko powiem. Zostawicie mi lajkę, dajcie subskrybę, walicie dzwona i
dajcie mi swoje pieniądze. Dziękuję, cześć. I takie auto jeździe, poproszę. Chwilę, auto muszę zrobić. Już zaraz wracam. To nie jest auto. Dobra. W montażu coś tam zrobię. Cześć. Cześć, papa. 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 Opa, no kurde, pa. Papa.